Fantastyczna przewrotka Patryka Szysza. Thiago Alves niczym jego rodak Cristiano Ronaldo. Emocje do ostatniej sekundy w derbach Poznania. Do tego Boguski ratujący Wisłę i profesura młodego Kostorza. Krzysztof Marczyk, to są top momenty 19. kolejki Ekstraklasy. Pamiętajcie o subach, lajkach i komentarzach. Zaczynamy! W Krakowie piękna pogoda, na Błoniach nie brakowało spacerowiczów, a sędzia Listkiewicz przewiduje, gdzie wpadnie bramka. To 10. minuta z rzutu rożnego, dośrodkowuje Filip Starzyński i Patryk Szysz! Wow, co za gol! Fantastycznie złożył się do tej przewrotki. Piłka wpadła idealnie, Karol Niemczycki nawet nie drgnął. Trafienie Szysza było początkiem niesamowitego spektaklu, bo w tym meczu padło aż 6 goli. Mogło być więcej, ale Chładun obronił karnego. Jakby tego było mało, dwóch zawodników Krakowi zobaczyło czerwone kartki, dlatego mają takie posępne miny. Zagłębie po szalonym meczu wygrało 4-2. Przenosimy się do Białego Stoku, gdzie długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Badia łapał się za głowę, gdzie Koński znów był w formie. Wszystko zmieniło wejście na boisko Thiago Alvesa. To już doliczony czas gry. Portugalczyk przy piłce ucieka Twardkowi. Wciąż Alves przekłada na prawą nogę, dośrodkowuje w pole karne, ale piłka ląduje w bramce. Nieprawdopodobne, Gerard Badia w ekstazie, a Bojan Nastić nie może uwierzyć, że to wpadło. Portugalczyk zrobił to w stylu swojego rodaka, Cristiano Ronaldo. Raczej nie zamierzał strzelać, ale wyszło idealnie. Dzięki bramce Alvesa Waldemar Fornalik się uśmiechnął, a Piast wygrał 1-0. Do Xaviera Dziekońskiego mamy jedno zdanie, głowa do góry. Zanim przejdziemy do derbów Poznania, najpierw gratulacje dla Łukasza Trałki, który rozegrał spotkanie numer 390 i awansował na 10. miejsce pod względem występów w historii Ekstraklasy. Warta prowadziła z Lechem po trafieniu Mateusza Kuzimskiego. W 82. minucie wyrównał Johansson, któremu asystował Pedro Tiba. I to właśnie Portugalczyk był na boisku prawdziwym liderem. Spójrzcie tylko, jak w ostatniej akcji meczu pokazuje Czerwińskiemu, gdzie ma zagrać piłkę. Skóraś wrzuca, do piłki dochodzi Kora, ogromne zamieszanie i zimną krew zachowuje Tiba, który pakuje piłkę do siatki. Co za radość kolejorza. Lech rzutem na taśmę wygrywa z Wartą w derbach 2-1. Imponujący comeback, który miał jednego bohatera. Niektórzy fani zaczęli nawet wołać na Portugalczyka Locobo Pedro Tiba. Dariusz Żuraw w końcu może odetchnąć. W Zabrzu klasyk, rywalizacja Górnika z Legią. W pierwszej połowie po bramce strzelili Kapustka i Jimenez. W przerwie zadebiutował albański wonderkid Ernest Muci, ale kluczowe było wejście tego chłopaka. To 82. minuta i Lukiniarz rozpędzający się z piłką. Górnicy nie mogą go dogonić. Piłka do Kacpra Kostorza i 21-latek jak profesor kładzie paluszka i pokonuje Chudego. Kostosz unosi ręce ku górze i dedykuje bramkę zmarłemu tacie, który, jak powiedział po meczu, na pewno patrzy na niego z góry i mu kibicuje. Debiutancki gol młodzieżowca dał Legii 3 punkty, a my mamy jeszcze jedną dobrą informację dla kibiców wojskowych. Po kontuzji Gwili nie ma już śladu. W tej kolejce świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego i nie ma lepszego miejsca, by o tym wspomnieć, jak stadion imienia legendarnego trenera. Wisła Płock po golu Rasaka była na dobrej drodze, by uświetnić tę rocznicę zwycięstwem, ale wszystko odmieniło wejście na boisko Rafała Boguskiego, jakby nie patrzeć, legendy krakowskiej Wisły. 5 minut po zmianie Savić zagrywa do Boguskiego. Boguski ucieka z piłką do boku i szuka dośrodkowania, ale zdobywa bramkę. Chyba sam nie wierzy, jak to się stało. Z wrzutki wyszedł idealny lob. Na tym Wisła nie poprzestała, bo po trafieniu debiutanta Radakowicza i kolejnej bramce Boguskiego biała gwiazda odwróciła losy meczu i wygrała w Płocku 3-1. Do Wrocławia przyjechała Pogoń i portowcy szybko objęli prowadzenie po golu Bartkowskiego. Jednak zdrzemnęli się pod koniec pierwszej połowy. Po wyrzucie piłki z autu Łukasz Bejger został zablokowany, ale piłka spadła idealnie na nogę Erika Exposito. Fantastyczna bomba Hiszpana. Napastnik Śląska w odstępie 2 minut strzelił 2 gole, co jest niezłym wyczynem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Pogoń dysponuje najlepszą defensywą w lidze. Tym razem Dante Stipica nie zachował czystego kąta i to Śląsk triumfował 2-1.
Andrzej Niewulis ucałował piłkę przed meczem i choć walentynki już dawno za nami, to piłka postanowiła się odwdzięczyć. Iwi Lopez uderza z rzutu wolnego, efektowna parada Peskowicia, a pierwszy do piłki dopadł Niewulis i Raków na prowadzeniu. Musimy przyznać, że Lopez potrafi uderzyć z wolnego, w tym sezonie zdobył w ten sposób już 2 bramki, teraz był blisko trzeciej. Oczywiście brawa za reakcję dla Niewulisa, Podbeskidzie przegrało po raz pierwszy w 2021 roku. A Łukasz Zwoliński po raz pierwszy w tym roku pojawił się na boisku. Jak dużą był stratą dla gdańskiej Lechii? Oto odpowiedź. Błąd obrońców Stali, Zwoliński dopada do piłki, mija strączka i pakuje piłkę do bramki. Wymarzony powrót do gry Zwolińskiego, który notuje 4. bramkę w sezonie. Lechia pokonała Stal 1-0 i awansowała na 4. miejsce w tabeli. Liderem Legia, na podium wciąż Pogoń i Raków. Ogromny ścisk w środku, a na ostatnim miejscu wciąż Beniaminek z Mielca. 20. kolejkę zaczynamy od hitu Wisła Kraków Górnik Zabrze. W sobotę ciekawie zapowiada się starcie Rakowa z Krakowią. W niedzielę Pogoń Lech i Śląsk Legia, a w poniedziałek zapraszamy na mecz Warty z Wisłą Płock.